miejsców pana Bały i pana Pożdżała z Podlesia, stajnia jednego i drugiego hodowcy. Witamy gorąco. Pięknie prezentujący się, proszę państwa, pod oddział kawalerii konnej z Dobrynina imieniem 5. Pułku Strzelców Konnych. Panowie również zaprezentują się w pokazie specjalnym. Dziękujemy bardzo za przybycie i proszę państwa, za chwilę kolejne prezentacje. Już powoli ruszajcie panowie wszyscy zaprzęgami, tak żebyśmy tutaj na tym ograniczonym boisku wszyscy się zmieścili. Ale prosiłbym takim wstępem powoli jechać. Proszę państwa, w zaprzęgu pierwszym koni małych pan Baran Andrzej z miejscowości Piątkowiec powozi pan Andrzej Baran, Sławomir Baran, Luzak, konie to Zdrabka i Majka. Witamy gorąco, proszę o oklaski. W kolejnym zaprzęgu pan Waldemar Harla z miejscowości Podboże. Konie to Kuba i Smyk, a luzakuje Daniel Harla. Macie państwo oznaczenie, zaprzęg numer 2. Gratulujemy i prosimy o oklaski pięknymi biało-czerwonymi pióropuszami para kucyków Smych i Kuba. Proszę wolniej. W trzecim zaprzęgu para kasztanowatych kucyków Perla i Miśka. A powozi Waldemar, konie Waldemara Harli, powozi Daniel Harla, a luzakuje Waldemar. W kolejnym zaprzęgu konie huculskie. Proszę państwa, powozi starzec Zbigniew, a luzakuje starzec Franciszek. Proszę państwa, w kolejnym zaprzęgiem powozi pan Tadeusz Czapiga, członek Rady Sołeckiej z Żarówki, a wiezie zacną kapelę Żarowianie, która nam będzie umilać czas przez całe te kilka godzin trwania parady. Konie Tyszlu to Wiasa i Kaśka. I kolejny zaprzęg pana Zbigniewa Bały z Podlesia. Para koni to Bajka i Bona. Powozi pan Zbigniew, luzakuje Grzegorz Madura. I witamy gorąco kolejną parę. Stajnia Pożdżał z Podlesia. Wojciech Pożdżał powozi, luzakuje Jacek Pożdżał. Konie to Himalajka i Liban. I już stałym bywalcem naszej parady jest pan Stefan Kieraś. Witamy gorąco, pan Adam Arast powozi, luzakuje Kieraś Stefan, konie to Białka i Edna. Andrzej Arast, przepraszam. I po raz pierwszy, proszę państwa, zaprzyjaźnionej Małopolski, pan Tadeusz Merchut z Podlesia Dębowe powozi Robert Merchut, luzakuje Adam Lechowicz. A para siwych koni to Kasandra i Mandarynka. Witamy gorąco, prosimy o ruszenie do przodu. I mamy kolejną parę, też już stali bywalcy, pan Krzysztof Kapałka z Dąbia. Powodzi pan Krzysztof Kapałka, luzakuje Czesław Labak. Oczywiście jeszcze tutaj osoby towarzyszące, a konie to Sara i Baśka. I kolejna ekipa pana Stanisława Jagody z Żarówki. Witamy gorąco. Pan Stanisław Jagoda powozi, luzakuje Barbara Krawiec. Konie to Salwa i Estyma. I proszę państwa, mamy jeszcze jedną ekipę z pana Stanisława Rogowskiego z Brzeźnicy. Witamy gorąco. Para kasztanowatych, ciemno-brudno-kasztanowatych koni to Hestia i Hiszpanka.